Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie pokażę Wam, a raczej na Waszych oczach przetestuję, jak działa usługa T-Mobile'a, jeżeli chodzi o bezprzewodowy mobilny dostęp do internetu w technologii LTE. Do tego celu mam router Huawei B593, taki jaki T-Mobile daje swoim klientom i oczywiście kartę SIM. Dlaczego pokazuję Wam ten film? Ponieważ w tej chwili posiadam internet z sieci operatora telewizji komórkowej, a chciałbym mieć internet mobilny. Zauważyłem na stronie T-Mobile'a usługę, w której mam dostęp do internetu dla 3 urządzeń. Jest to dostęp totalnie bezprzewodowy, czyli za pomocą technologii LTE. Dodatkowo w tych 3 urządzeniach, które można podłączyć pod tą usługę, jest nielimitowany dostęp do internetu. W związku z tym prawdopodobnie zmienię obecnego operatora na T-Mobile'a i chciałbym to sobie przetestować. W tym celu weźmiemy sobie, otworzymy pudełeczko, wyciągniemy routerek. Routerek ma 4-portowy switch, czyli możemy do tego switcha podłączyć nasze komputery lub inny switch. De facto podłączamy kablowo wszystkie nasze urządzenia, które mamy w domu. Jest też możliwość podłączenia bezprzewodowego. To jest świetna opcja dla laptopów lub tabletów bądź innych urządzeń z Wi-Fi. Podłączymy sobie w tej chwili zasilanie do routerka. Ja już kartę SIM wcześniej włożyłem. Podłączę sobie kabelek do tego routera, żeby zobaczyć, jaka jest sieć. Postaram się wyświetlać wszystko, co robię z tyłu na telewizorze, aczkolwiek podejrzewam, że nie będziecie z tego zbyt wyraźnie widzieć. W związku z tym będę mówił, co robię. Router jest włączony, zaświeciła się dioda Power, WLAN i mode. Jest też pokazany sygnał. No, sygnał jest na poziomie 3 kresek z 5, no teraz 4 wskoczyła. Jest podłączony kabelek, mruga. Komputer mi wykrył sieć. Sprawdzimy, jaki przydzielił mi adres IP, czyli CMD IP config 192.168.1.1. Taki jest adres mojego routera. Więc otwieram 192.168.1.1, Enter. Router prosi mnie o hasło. To hasło jest zapisane tutaj z tyłu urządzenia. Dobrze, loguję się. W tej chwili poszukam opcji, która pozwoli mi na zmianę adresu IP, ponieważ wszystkie moje urządzenia działają w troszeczkę innej podsieci, a nie chciałbym ich przekonfigurowywać. Przede wszystkim chodzi mi o urządzenie, które daje mi połączenie z telewizją internetową. Zaraz Wam to urządzenie pokażę. Tylko muszę najpierw poszukać, gdzie ta opcja w ogóle jest. Ustawienia sieci, ustawienia internetu, DHCP, o tu, DHCP. Zmieniamy LAN na 01 i urządzenie może być, adres IP zaczynać się od 02, adres końcowy 0.254. Jeżeli nie wiecie, co robię, napiszcie w komentarzach, abym Wam wyjaśnił. W tej chwili router się powinien zresetować. O, moduł DHCP uruchamia się ponownie, proszę czekać i urządzenie będzie widoczne za chwilkę. O, znikło połączenie, czyli router się zrestartował. Mod zaświecił na żółto, żółto-zielonkawe, jakiś taki kolor. No ok, zaczyna świecić na niebiesko. Za chwilę urządzenie się połączy. Ja Wam pokażę teraz, o którym urządzeniu dokładnie mówiłem. Chodzi mi o takie małe pudełko MX-Q Pro 4K. Jest to
multimedialny serwer do nie tylko połączenia z internetem i oglądania na nim filmów, ale praktycznie dzięki temu, że ma wbudowany w sobie system Android, działa praktycznie jak telefon komórkowy. Można wszystkie aplikacje ze sklepu androidowego tutaj zainstalować. A poza tym daje możliwość połączenia choćby takich aplikacji jak CDA, czy aplikacji do komunikatorów. Normalnie podłączamy pod niego antenkę i dzięki temu, przepraszam, podłączamy klawiaturkę i dzięki temu możemy normalnie na tym urządzeniu pisać. To zaraz Wam wszystko pokażę. Czyli tak, mamy to urządzonko, podłączymy sobie do niego zasilanie, podłączymy sobie do niego kabel HDMI, bo musicie wiedzieć, że ono jest na HDMI. Ma też 3 porty USB i port na karty pamięci SD. Ale to nie jest prezentacja tego produktu, tylko prezentacja usługi T-Mobile. O tym urządzeniu opowiem w innym filmie. Dobrze, moja sieć jest już połączona. Ja teraz przełączę, jeszcze podpatrzę sobie hasło do Wi-Fi. O, może od razu jeszcze połączę swój komputer za pomocą tego hasła. Poruszyłem tutaj tym kabelkiem, więc straciłem połączenie. Jeszcze raz. 0.1. Dobrze, jeszcze raz wpiszę sobie to hasełko. Tu też u góry wyświetla mi się, jaki jest poziom sygnału, że jest to LTE. Także bardzo fajnie. Tutaj mamy ustawienia ogólne, ustawienia internetu. Tutaj w ustawieniach WLAN mamy nasze hasło, ja je zmienię. Zastosuj. Ciekawe, czy urządzenie się wyłączy. Przy poprzednich ustawieniach całe się zrestartowało. Teraz nie. O, widzę, że ma ciekawą opcję, bo można włączyć 40 MHz szerokość pasma. To jest fajne i moc nadawcza do 100%. No super, można sobie regulować moc nadawania. Dobrze, czyli nasza sieć to WLAN 1.0.0.0.9.0.2. OK. Wyszukujemy taką sieć w połączeniach bezprzewodowych. Jest. Połącz. Wprowadzam hasło. Dobrze. Kabelek sobie odpinam. Sieć Wi-Fi połączona, czyli mam dostęp do internetu. Od razu może przetestujmy sobie na speedteście, jaka jest prędkość. No, błąd. No, całkiem szybko się zaczęło to włączać. Ok, klikamy start. No to już widzę, że opóźnienia są dość duże, na popoziomie 380 milisekund. To jest dużo. Wśród telefonii stacjonarnych, wśród usługodawców internetu stacjonarnego, to jest na poziomie kilkunastu milisekund ten czas odpowiedzi serwera. No tak, no nadajnik na pewno, z racji tego, że jest to połączenie bezprzewodowe, tak naprawdę przez połączenie GSM, będzie ten czas opóźnienia no znacznie dłuższy. Czyli pobieranie mam na poziomie 9 megabitów,
a wysyłanie na poziomie 9,81 pobieranie, wysyłanie prawie 16 megabitów. No, szału nie ma, ponieważ T-Mobile około 60 zł chce za tą usługę. Ja przy podobnej kwocie mam przeszło 80 megabitów w tej chwili. I to faktycznie takiej realnej prędkości, więc no tu, jeżeli chodzi o prędkość, T-Mobile nie wygrywa. Ale podłączmy sobie tą telewizję. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O. Teraz poszukam pilota. Tak wygląda pilot z touchpadem do sterowania tym urządzeniem, ale nie tylko tym. Przełączymy sobie na HDMI 1, gdzie mam podłączone to moje urządzonko. Zobaczcie, tak to wygląda. Weźmy sobie na przykład, włączmy, a sprawdźmy fakty. Player. Połączenie powinno działać bez najmniejszego problemu. Tak, widzę, że kabelek mruga. Dzięki temu, że przekonfigurowałem sieć w routerze, nie muszę teraz tego mojego urządzonka przekonfigurowywać, ani żadnych komputerów, niczego nie muszę dodatkowo konfigurować. I to jest dobre rozwiązanie. Więc zobaczmy, jak wyglądają na przykład fakty. Tu wyszukuję kategorię dość szybko. A weźmy na przykład jutrzejsze, dzisiejsze fakty. O, dzisiejsze chyba jeszcze nie będzie. Dobra, kręci. Zobaczymy za chwilkę. No, wykonamy na przykład ponownie test prędkości i zobaczymy, jaka będzie teraz prędkość. Czas dostępu wzrósł do prawie 500 milisekund. No, tu dalej wyszukuje, no dobrze. Włączymy sobie reklamki. Nie ma nic za darmo. Ściszymy sobie ten telewizor, żeby ktoś mi nie powiedział, że reklamuje jakiś produkt konkretny. No. I teraz tak. Download niebezpiecznie. A nie, całkiem nieźle w tej chwili, słuchajcie. Prędkość pobierania wzrosła do 14 megabitów na sekundę. A prędkość wysyłania wzrosła do 25 megabitów. Ok, czyli nie wiem, czy urządzenie jakoś dopasowuje sobie moc, jaką potrzebuje, czy powiedzmy pasmo, jakie potrzebuje. Tego nie wiem, ale na pewno nam ten internet teraz przyspieszył. No i dobra, puszczamy, zobaczymy, jak będą te fakty wyglądały. No, coś nam się tu zawiesza. No, kółeczko kręci. Zobaczymy. Mamy cztery kreseczki zasięgu. Jesteśmy przy oknie. Nadajniki mniej więcej są na wprost. No, oddalone troszeczkę, ale widać je z okna, także nie ma jakichś większych zakłóceń. Dobra, kolejna reklama. Będziemy musieli ją jakoś przeżyć. Zobaczymy. Poczekamy chwileczkę. Włączę ponownie test. No, na poziomie 400 milisekund. Jeszcze minuta 30.
mniej więcej z około pobierania około 10 megabitów. Teraz będzie wysyłanie widoczne. Pokażę Wam jeszcze inne funkcje. Włączymy sobie CDA, włączymy sobie YouTube'a na tym urządzeniu i zobaczymy, jak to działa. Jeszcze musi minąć ta następna reklama. Myślę, że już się włączy. No, zaczekajmy jeszcze chwilę. Tego typu testy na pewno nie można robić byle jak i zbyt szybko, ponieważ jak wspomniałem, kwota, jaką życzy sobie T-Mobile za co prawda trzy urządzenia i bezprzewodowego, to znaczy nielimitowanego dostępu do internetu, jednak obarczonego pewnymi obciążeniami, takimi jak prędkość, czas dostępu, w stosunku do tego, co mam w tej chwili, w podobnej cenie 80 megabitów, no ale mam tylko jedno łącze internetowe, tak? Nie mam możliwości podłączenia trzech dodatkowych urządzeń. No to jest istotne dla mnie. Dlatego też nie chcę tych testów zrobić byle jak. Ja w tym filmie pokażę Wam tylko tak mniej więcej taki skrót tego, co robię, jak to testuję. Zobaczycie sobie. A w następnym filmie postaram się zrobić podsumowanie tego, czy się zdecydowałem, czy nie. Ewentualnie napiszę to w komentarzach, czy podjąłem decyzję o przeniesieniu się do T-Mobile'a, czy jednak pozostanę przy operatorze telewizji kablowej. O, zaczyna się coś tutaj dziać. O, zobaczcie. Na Faktę zaprasza Justyna Pochankę. Okej. Okay. Fakciki sobie lecą w tle. Jakoś tam nic na razie nie przycina. Zobaczymy test ponownie. Ściszymy sobie. Wykonam test. Nadal jest 420 milisekund. Tu wykonuję test, a tu patrzę, czy telewizor się nie zacznie zawieszać, ale nie. Widzę, że relacja dalej jest dobra. No, prędkość jest na poziomie 8, wzrasta do 9, no niespełna 10 megabitów, więc nie widać jakiejś dużej różnicy. Za to widać różnicę w wysyłaniu. No, sięga teraz, powoli wzrasta, powiedzmy jest na poziomie 14 megabitów, a było lepiej, było 25, czyli zobaczcie, jakie są różnice przy wysyłaniu. Praktycznie w ciągu jednego filmu pokazaliśmy, że różnice są ogromne, bo było nawet 25 megabitów, a w tej chwili mamy tych megabitów zaledwie 14, a jest to istotne. Dobra, to teraz sobie włączymy YouTube'a. Gdzie mam tego naszego YouTube'a? Dobra. Żeby mi nikt nie zarzucił, że wykorzystuję jego materiał, to włączę swoje filmiki. Więc wpiszę sobie kanał technologiczny. Technologiczny. Jest. No i powiedzmy, klikniemy na wideo. O, może być układ chłodzenia. Zróbmy go sobie w dość dużej rozdzielczości. Zobaczycie. No, moment, bo zaczyna coś ładować.
Dobra, widzicie mnie tutaj. Tylko, że tak, powiększymy sobie ten obraz i chcielibyśmy uzyskać większą jakość obrazu. Teraz mamy jakość bardzo niską, 480p, zobaczymy na Full HD. Czy to się nie będzie zawieszało? Albo jeszcze wyższą, dajmy. Nie jest dostępna. No dobra, dajemy na Full HD. To sobie test leci. Proszę, zobaczcie. A ja wykonam ponownie test prędkości. Test prędkości leci, film leci. Jak widzicie, no nadal prędkość jest na poziomie, teraz troszeczkę wzrosła, 12-13 megabitów, a prędkość wysyłania na poziomie 12 megabitów. No dobrze, to w takim razie włączymy sobie CDA. CDA też jest, proszę. Specjalna aplikacja. Włączymy sobie jakikolwiek film. Bardzo Was przepraszam, padła mi bateria w aparacie, więc przerwało, ale bajeczka leci sobie. Damy Full HD, zobaczcie, pełen obraz. Znowu wykonamy test prędkości. Test prędkości wykonuję na speedtest.pl. A trzeba też pamiętać, że jestem podłączony przez Wi-Fi, także to jest dodatkowe opóźnienie. Także nie dość, że jest połączenie GSM-owe, to jeszcze mój laptop łączy się z routerem bezprzewodowo, także jak na takie kombinacje, to ten czas dostępu nie jest aż taki najgorszy. No z tego co widzę, między 10 a 15 megabitów na pobieraniu. I zaraz zobaczymy wysyłanie. No teraz podskoczyło do 23, 4, prawie do 25 megabitów. Nie wiem, od czego to zależy. Czy zależy to od obciążenia nadajników w danej chwili, czy nie. Jeżeli prędkość skacze, tak jak w tej chwili, mieliśmy 10 megabitów, mieliśmy 25 megabitów na uploadzie, download, czyli pobieranie w miarę się utrzymuje, jeżeli chodzi o prędkość. Nie jestem w stanie Wam w tej chwili, w tym filmie powiedzieć, czy zdecyduję się na przejście do T-Mobile'a, czy to mi wystarcza. Ja na tym swoim łączu internetowym nie tylko będę miał podłączone kino domowe, tak, ale będę miał też podłączone kilka telefonów komórkowych, kilka laptopów, będę wysyłał filmiki na YouTube'a, więc będą to duże pliki, będzie mi zależało, aby ten transfer był jak największy. Fakt, teraz transfer wychodzący u operatora telefonii komórkowej mam na poziomie 8 megabitów, czyli 80x8, duża różnica. Tu, gdyby utrzymało się to 24, no to będę miał wielokrotnie więcej uploadu, co w moim przypadku jest bardzo ważne. Jeżeli download przy całym obciążeniu będzie utrzymywał się na poziomie 7-8 megabitów w trakcie pracy tych wszystkich urządzeń, też źle nie będzie.
Także ja kilka dni potestuję sobie to rozwiązanie, a efekt mojej pracy zobaczycie. Nie wiem, czy nakręcę osobny filmik, czy po prostu w komentarzu Wam napiszę, jaką podjąłem decyzję, ale na pewno Was w jakiś sposób poinformuję. Wszystkim zainteresowanym dziękuję za udział w oglądaniu tego filmu. Zachęcam do subskrybowania, komentowania. Napiszcie, z jakich łączy internetowych wykorzystacie, z jakich dostawców. Czy jest to T-Mobile, czy jest to Plus, czy Orange, czy idziecie raczej w kabel typu Orange Netia, czy jest to raczej światłowód, czy operator telefonii, to znaczy telewizji kablowej. Napiszcie, czy jesteście zadowoleni ze swoich usługodawców i co uważacie o tym filmie. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!